Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Dzień dobry Państwu. Kłania się Rafał Chwaliński w Radiu Gozdawa. Dzisiaj zaprosiłem, a zresztą zabiorę Was w pewną podróż z moim gościem. Troszeczkę inaczej będzie. Nie będzie o wędkarstwie, ale będzie też z tym, co Was fascynuje w wędkarstwie, mianowicie przyroda. A dzisiaj jedziemy na drugi koniec Polski i zatrzymujemy się w miejscu, które jest piękne, malownicze, przez wielu Polaków ukochane, mianowicie Bieszczady. A w Bieszczadach dokładnie w Bukowcu. Tam poznajemy osobę, która tak na dobrą sprawę nas oprowadzi po tym malowniczym świecie. A moim gościem jest leśnik, fascynat i zafiksowany człowiek na temat przyrody, Kazimierz Nóżka, który mieszka właśnie w Bukowcu. I stamtąd chyba się wybierzemy z nim w podróż. Witaj, Kazimierzu. Witam serdecznie. Dziękuję, że dałeś się namówić. Dziękuję, że zabierzesz nas w swój świat i pokażesz nam ten świat. Nam może trochę mieszczuchom, trochę tym, którzy są z nizin, albo też i z wyżyn, żeby zobaczyli twój świat, jak twój świat wygląda. Ja go oglądałem troszeczkę na Facebooku, ale chciałbym, żebyś go opisał, bo tam malujesz filmami, a tutaj zostaje nam słowo. A więc tak, jak sobie popatrzymy na mapę, to Bukowiec gdzieś tutaj w Bieszczadach posadowiony u ujścia rzeki Solinki do Zalewu Solińskiego. Do Zalewu oczywiście to główna rzeka, która wpada to sam, ale tu przez Bukowiec płynie Solinka. I tutaj od tego ujścia praktycznie mieszkam od Zalewu jakieś 800 metrów. Ruszymy troszeczkę w górę od rzeki, zielony marsz po pięknych bieszczadzkich lasach ku najbliższej górze, która góruje tutaj nad Bukowcem na Korbanie. Startujemy? No, jak najbardziej. Mamy przygotowanie, więc idziemy. A więc ruszamy. Najlepiej pójdziemy sobie zielonym szlakiem, czyli już tutaj gdzieś od centrum wsi, od kościoła, znakowany bardzo czytelnie przez wioskę, doliną potoku, który spływa tam ze stoku Korbani właśnie tutaj do Solinki w Bukowcu. Ruszamy, podziwiając i stare budynki w Bukowcu, i nowe. Nowych oczywiście więcej, ale zachowały się jeszcze dwie perełki takich chat bojkowskich. Właściwie to już takie zabytki, które jeszcze tkwią i chciałbym, żeby jak najdłużej tkwiły tutaj w Bukowcu. Oglądamy te chaty, jedną gdzieś w połowie wioski, drugą ciut wyżej. I później, kiedy ruszymy dalej, po lewej stronie będzie nam górowała, rozpadająca się dzwonnica paranowa po dawnej cerkwi. Zabytek też taki godny zobaczenia. Fragmenty starych nagrobków i ruszamy dalej ku Korbani. Kiedy mijamy wioskę, za wioską po prawej, po lewej stronie powitają nas stare sady. Kiedyś wioska ciągnęła się hen aż do stóp Korbani, dzisiaj oczywiście dużo mniejsza. Po akcji wysiedleńczej w 1947 roku część ludzi właśnie z górnego końca Bukowca została wysiedlona w inne rejony kraju. Te sady jeszcze kwitną pięknie, owocują. Do tych sadów zachodzą ludzie, by spakować te owoce, ale generalnie zachodzi tam zwierzyna. Jesienią jest tam ruch, bo zachodzą tam i jelenie, i dziki, ale zachodzą też niedźwiedzie, które mało im tych jabłek pod jabłoniami potrafią się pięknie wspinać w korony tych starych, pogarbionych jabłoni, bróż, by tam te najbardziej dorodne owoce, szczupka gdzieś pozyskiwać. Idziemy dalej, mijamy już ostatnie owocowe drzewa i wchodzimy na teren lasu. Witają nas dorodne, dostojne, ciemne jodły, które ciągle przy potoku jeszcze wskazują nam trasę na Korbanie. Oczywiście przewaga jest lasów bukowych tu w okolicy. Stąd i pewniej nazwa Bukowiec.
ale my zielonym szlakiem pośród jeszcze przy potoku dających cień jodeł ruszamy w górę. Wchodzimy w ten cień i może na zewnątrz temperatura po 20-30 stopni, a tam wchodzimy w taką przestrzeń, gdzie góra jest 18-20. Przyjemny chłód, wilgoć, las igrasty, liściasty, las mieszany. Idziemy aż do pierwszego przejścia przez strumyk. Nie namawiam, bo namawiać nie wolno, bo komuś może ta woda zaszkodzić, ale zwykle, kiedy tam przechodzę, nie mam wahania, by ukręknąć i napić się tej cieknącej potoczkiem z góry wody. Woda o smaku nieba, aczkolwiek pamiętajcie, żeby robić to z umiarem i jeżeli ktoś tam ma słabe zdrowie, nie polecam. Za potoczkiem zaczyna się wspinaczka. Początkowo strome podejście, które zapiera co słabszym dech w piersiach, ale po to jest tam zrobiona ławeczka, by właśnie ci słabej kondycji ludzie z Polski dalekiej mogli odpocząć, złapać oddech, ruszyć dalej. Bo podejście, mimo że nie jest jakieś bardzo długie, bo to w sumie około 1,5 kilometra podejścia, ale momentami jest wyczerpujące. Cały czas idziemy lasem, kamienistą drogą. Nie straszne nam błoto, bo mimo że błoto w Bieszczadach praktycznie wszędzie i prawie zawsze, to ten jedyny szlak na korbanie pozbawia nas tej przyjemności taplania się w błocie. Może gdzieś pod samym szczytem, już na otwartej przestrzeni, możemy trafić na śliską ścieżkę. Idziemy i mając cały czas na uwadze, że kiedyś po prawej stronie zielonego szlaku i po lewej na świat przychodziły małe niedźwiedzie, bo są tam gawry. Oczywiście nie wskazujemy ścieżek do tych gaw, te gawry są dość skryte w takich intymnych, ustronnych miejscach, ale my mamy swoje obserwacje i wiemy, że gdzieś tam 3 lata temu przyszła na świat para niedźwiadków i w tym roku w styczniu urodziła się też następna parka takich małych futrzaków. Idziemy dalej. Przy odrobinie szczęścia przez drogę może nam przejść jeden lub kilka żubrów, bo oczywiście w tych lasach żyją dzikie nasze żubry. Nie jakieś takie oswojone, zagrodowe gdzieś w pokazowych, czy takie mało bojące się żubry białowieskie. Nasze są tak dzikie, że czasem nawet widząc je nie zdążymy sięgnąć po aparat, po komórkę, by uwiecznić to spotkanie. Jelenie spotkamy pod szczytem, a gdybyśmy szli w okresie września, kiedy jelenie mają swoje rykowisko, to dopiero byłby czad. Ten miłosny śpiew niosący się tutaj po okolicznych wzgórzach potrafi człowieka wprawić w taki zachwyt, zadumę. I oczywiście większość turystów dzwoni do nas i mówi, że to niedźwiedzie strasznie ryczą po lasach, ale niedźwiedzie nie ryczą. Niedźwiedzie są dość ciche w swoim zachowaniu. Wrzesień, początek października to właśnie porykiwania, czy wręcz ryczenie byków nasilające się pod wieczór, trwające przez noc do wczesnych godzin porannych. Kiedy mijamy przyjemny jodłowy las, wchodzimy w piękną buczynę pod szczytem korbani. Tak tyle pokręconych w swoich formach, kształtach buków, jakie tam spotkacie, to naprawdę rzadko w którym miejscu. Nie jest to rezerwat, nie jest to park narodowy, jest to zwykły gospodarczy las, którym od lat gospodarujemy. Kiedyś te fragmenty lasu należały do mojego leśnictwa, później przy zmianie granic leśnic należą do innego kolegi. I od kiedy pamiętam, zawsze w tym lesie trwała praca. To nie jest tak, że ta praca trwała cały rok, każdego miesiąca. Są fragmenty, gdzie raz na 10 lat przychodzą pilarze i tam wskazane drzewa usuwają. I one jadą w dół do składu i gdzieś później do przetwórców. A kiedy już miniemy piękny bukowy las, wchodzimy w taką dziwną przestrzeń pod szczytem. Jakieś stare osiki, na których przeróżne porosty wiszą takimi warkoczami. Możemy usłyszeć głos suweczki czy puszczyka uralskiego wieczorem i dochodzimy do miejsca, z którego już widać wieżę widokową. To dla idących tam to taka ulga, że to już blisko tego szczytu, jeszcze 2-3 minuty i osiągniemy ten szczyt, by stamtąd zachwycić się pięknem, jakiego naprawdę w Bieszczadach
dostrzec nie możemy, bo czy połonina, czy tarnica, czy raski i bukowe berdo, oczywiście widoki są piękne, przestrzeń, góry, ale tam brakuje takiego spojrzenia na wodę. Woda to jest to, co człowiekowi przynosi taką ulgę, kiedy patrzy ze szczytu Korbanie, widzi Bieszczadzkie Morze, gdzieś w dole, widzi wieś, gdzieś tam posadowioną w dolinie, ale odwraca się i widzi też wysokie Bieszczady, i Tarnicę, i Smerek, i Połoniny. Wszystko z jednego miejsca, tylko się lekko obracać i zachwyt, zachwyt, zachwyt. A jeżeli się wróci już z takiej wycieczki do Bukowca w dolinę, to nic innego jak zjeść jakiś porządny posiłek, spakować plecak, akcesoria wędkarskie i ruszyć nad zalew. Ja bym chciał się zatrzymać troszeczkę na tym samym już szczycie i zapytać się ciebie, bo jak na ogół robię rozmowy i wywiady ze środowiskiem wędkarskim i z ludźmi, zadaję takie pytanie. Co sprawiło i co cię w tym wszystkim kręci, że zostałeś leśnikiem, że tak fajnie opowiadasz o tym wszystkim i tak siedząc na tym szczycie, no to masz dużo takiego zafiksowania na tym tle. Z czego to się bierze? Co w tym cię ujęło? I kiedy cię to ujęło? Kiedy tak człowiek stanie na podejście tej wieży widokowej, spojrzy dookoła, zwykle rano, czasem, kiedy uda się tam wyjść na wschód słońca i nie ma nikogo, żadnych ludzi, i tak spojrzy na te nieogarnione lasy, pomyśli sobie, że to są takie moje lasy, tu w nich mam pracę, tu mogę pracować, to podziwiać, za to odpowiadać, bo praca w lesie to nie zwykła taka praca, bo to jest taka misja, to jest potężny majątek, za który człowiek odpowiada. Trzeba to wszystko tak ogarnąć, żeby zrobić to z głową, żeby kiedy będę odchodził na emeryturę, przekazywał to dziedzictwo swojemu następcy, żeby powiedział: Kazek, okej, zostawiłeś kawał dobrej roboty, kawał pięknego lasu. On trwa i będzie trwał. Kiedy to się zaczęło we mnie, sam nie wiem. Jako chłopak, nastolatek, mimo że miałem ojca leśnika, leśniczego, jakoś nie ciągnęło mnie do tego, ale tak jak kiedyś już mówiłem, wolą ojca zostałem posłany do leśnej szkoły, do technikum leśnego w Lesku i gdzieś to później siłą rzeczy człowiek połknął tego bakcyla. Natomiast dzisiaj dziękuję z całego serca swojemu tacie, że wykonał taki ruch w moim kierunku, że pchnął mnie, że nie jestem mechanikiem samochodowym i nie muszę się męczyć przy naprawianiu ciężko, że tak powiem, zautomatyzowanych samochodów, tylko idę do lasu i chyba sam mogę zarządzać, pracować, nadzorować tam pracę ludzi, wiedzieć o tym, że ten las daje ludziom pracę, ale też jest domem zwierząt, żeby wiedzieć, jak tam się zachować, jak to odbierać, jak przekazywać wiedzę o tym lesie, jak co mówić turystom spotkanym w lesie. To takie czasem pozaprodukcyjne sprawy, ale poza produkcją, poza taką typową pracą, naprawdę tych około takich leśnych spraw są tysiące. Jakbyś na przykład, jak spotkasz takich turystów, co im przekazujesz tak od siebie? Na co ich uczulasz? Na co zwracasz uwagę? Na jakie elementy? No ludzie spotykani w lesie często widzą leśnika w jakimś tam zielonym ubranku. Mają dużo pytań, dużo takich, że tak powiem, spraw, wątpliwości czasem i trzeba być przygotowanym na różne pytania, miłe, niemiłe, takie z sensem i zupełnie wyrwane gdzieś z kosmosu, ale po to się jestem leśnikiem i gospodarzem tego lasu, żeby umieć odpowiedzieć na każde pytanie, nie robić uniku, bo to nic nie da. Turysta ma wyjść z informacją, lepszą, gorszą, bliższą prawdy lub lekko odległą od prawdy, ale
ale informacją. Bo nie zawsze jest tak, że ja wszystko wiem, ja też nie jestem jakimś omnibusem, który, że połknąłem wszystkie rozumy, czasem też mogę się pomylić, ale rozmawiać z ludźmi trzeba. No, ludzie mają dylematy, czy nie za dużo się wycina tych drzew, czy może można by mniej, można by w ogóle, można by całe Bieszczady zrobić parkiem narodowym. Trzeba to spokojnie, bez napięcia, bez takim dystansem z ludźmi rozmawiać, tłumaczyć, bo odpychanie od siebie ludzi, którzy tu idą, no, prowadzi do tego, że później dochodzi do jakichś różnych tutaj protestów, nie protestów, jakichś pomówień. Leśnik jest takim, że tak powiem, przedstawicielem takiej dużej firmy państwowej, jakie są Lasy Państwowe tu w terenie i ma być takim, no, że tak powiem, ambasadorem tej leśnej sprawy. Ja bardzo serdecznie Ci dziękuję za taką wyprawę, w bardzo piękny sposób opowiedziany i mam nadzieję, że dasz się namówić na dalszą podróż po Bieszczadach. Pewnie tak, a może ruszymy z korbami gdzieś dalej, jak już jesteśmy na szczycie. Państwa i moim gościem był przesympatyczny Kazimierz Nóżka. Właśnie z Bukowca. Zapraszamy Was też w Bieszczady i do słuchania tego, co Kazimierz ma do opowiedzenia. Dzięki. Kłaniam się.